Mam tutaj butelkę z wodą na prawym fotelu, ale boję się puścić kierownicę, żeby się napić. Nie włączam tego trybu sport, nie sprawdzam w ogóle tego, nie chcę, boję się. Ale zobaczcie przy okazji prędkość maksymalną, jaką udało się uzyskać na niemieckiej autostradzie. Amerykanie mają jakiś taki inny gust, ale wydawałoby się, że gałka powinna mieć jakiś, jakkolwiek jakiś kształt, a tu jest normalnie. Ej. Na zewnątrz to już można. Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj film, a zarazem challenge. Challenge w spalaniu. Ile spali mi najmniej samochód w trasie, bo samochód, którym jadę, słuchajcie, już mniej więcej kojarzy, ile spala najwięcej w mieście. Znaczy nie najwięcej, najwięcej nie wiem, bo tego nie sprawdziłem. Myślę, że to jest jakieś 50-60 litrów bez żadnego problemu, ale takie normalne, nominalne spalanie tego samochodu, którym właśnie w tym momencie jadę, to jakieś 25 litrów, z tego względu, że średnio w mieście za 200 zł robię 100 parę kilometrów. Ale o jakim samochodzie mowa, słuchajcie? To już wam pokażę. Bardzo ciekawy, a na pewno oryginalny samochód amerykański, którym jest Dodge Challenger. Jak on wygląda? Czy on wam się podoba? Od razu piszcie mi w komentarzu, ponieważ zdania są naprawdę, słuchajcie, bardzo, ale to bardzo zróżnicowane. On na żywo jest po prostu dziwny. Z tego względu, że na przykład przód w tym samochodzie praktycznie ma 2 metry szerokości, a z boku poza tą okleiną to wygląda, jakby miał co najmniej ze 45 lat. Tylko że cała recepta, słuchajcie, w tych samochodach. O środku na razie wam nie będę opowiadał, bo do środka to my wrócimy, kiedy będzie cały odcinek z tym samochodem. Dzisiaj jest tylko po prostu taka delikatna zapowiedź, ponieważ tam pod maską są najważniejsze rzeczy, które nas najbardziej interesują w tych samochodach, ponieważ tutaj w tym moim samochodzie jest silnik V8, tylko że w tym przypadku jest to najsłabsza V8, jaka występowała w tym samochodzie, ponieważ jest to silnik 5.7 Hemi o mocy 375 koni. No to teraz stryk i tak właśnie wygląda. 5.7 litra V8 375 koni, bez żadnego dodatku, silnik jest wolno ssący, więc automatycznie w momencie wciskania pedału gazu zero-jedynkowo napęd zostaje przenoszony na te biedne koła tylne o rozmiarze 20 cali. Słuchajcie, tu się tak wszystko szybko odbywa, że szkoda w ogóle gadać. I spalanie w tym samochodzie jest po prostu takie, że koniec świata. Ale słuchajcie, ja tutaj mam taką jedną bardzo ważną rzecz. Teraz wam nie pokażę. Musimy czekać, aż się zrobi ciemno. Bo ja tutaj, w tym światełku mam taką jedną taką niespodziankę, ale ona jest jak gdyby nie oryginalna z tego samochodu. Tylko nie o tym samochodzie dzisiaj, słuchajcie, mowa. Zobaczcie, jak wygląda jeszcze raz ten silnik. Po prostu w ten sposób, taka plastikowa tutaj przysłona, w takiej wielkiej V8 i duży dolot powietrza i to jest wszystko. Ale słuchajcie, dzisiaj jadę właśnie na Śląsk do firmy America Cars, ponieważ tam stoi już gotowy, złożony taki sam Dodge Challenger, tylko że w takiej troszeczkę lepszej wersji, ponieważ ma takiego jak gdyby kota tutaj gdzieś w tym miejscu naklejonego i tamten nazywa się Dodge Challenger Hellcat. I kiedy ja tutaj mam 375 koni, to on tam już ma ponad 700. I w tym przypadku akurat tego samochodu, który jedziemy właśnie teraz oglądać, tamtych koni jest troszeczkę więcej, ponieważ tam jest na silniku kompresor. Przy tym kompresorze jest zmienione kółko i jest całkowicie zmieniony dolot powietrza. Czyli tam będzie troszeczkę mocniej niż w serii. A w serii już tam chyba było 707 koni, czy 717. Ja sobie, słuchajcie, nie wyobrażam. Ale wracając jeszcze do tego, co powiedziałem na samym początku, ja w tym momencie pobijam rekord w spalaniu, jeżeli chodzi o najniższe spalanie. Z tego względu, że w tym samochodzie jest ten system odłączania 4 cylindrów. Jadąc od Krakowa, cały czas jadę na 4 cylindrach. Cały czas mi tu pokazuje średnie spalanie, że schodzę poniżej 10 litrów. Jadę tak do 90 na godzinę, słuchajcie. Każde ograniczenie prędkości przestrzegam. Jeżeli jest 50, jadę 50, 70 jest 70, więc po prostu tylko tak pyrkam do przodu. I jestem bardzo ciekawy, czy jestem w stanie zejść takim oto samochodem poniżej 10 litrów, bo tak jak wam powiedziałem, w mieście, przy takiej normalnej jeździe i przy naciskaniu tego gazu i czasami gdzieś tam nawet, kiedy pada deszcz, bo ostatnio 3 dni z rzędu pada deszcz, ten samochód praktycznie cały czas mieli z tyłu kołami, ciężko jest ruszyć, więc to jest taka walka z samochodem. No to spalanie właśnie wychodzi grubo ponad 20 litrów i to tak grubo z tego względu, że za 200 zł zalewam średnio około 30-31 litrów paliwa i wystarcza mi to na jakieś 110, może 115 km. Także słuchajcie, samochód zwariowany, ale to, ja przypominam, to jest po prostu zwykła, wolnosąca, najsłabsza V8-ka. A w tym momencie jedźmy i zobaczmy, jak wygląda taki prawdziwy Hellcat, czyli ten taki po prostu wariat. Ja w ogóle nie wiem, dla kogo oni te samochody robią. Tym jest już ciężko jeździć. A co dopiero dzieje się w tamtym? Tak więc widzimy się dosłownie za kilka sekund na miejscu, w Tychach. We'll be right back.
ale teraz normalne, śmieszne jeja. Do tej pory, gdzie nie wjechałem, na jaką stację, gdziekolwiek nie stanąłem, no to wiadomo, Challenger robi wrażenie, bo to taki dziwny, amerykański, duży samochód. I zobaczcie, co tutaj się stało. Wjechałem na plac i oprócz tego, że mam samochód oklejony i biały, to jak gdyby, słuchajcie, zginąłem w tłumie, bo w tym momencie tutaj stoją cztery. W środku stoją następne, a ogólnie tutaj dookoła jest ich ponad 20 sztuk. Dziwny samochód, co nie? Ale na takim placu, jak w firmie America Cars, to jest po prostu najnormalniejsza rzecz na świecie. O, poczekajcie, są te moje atlasy. W ostatnich filmach atlasy, proszę, srebrny, czarny. Czarny, ten sport cross. Sport cross, dobrze, już się nauczyłem. Jedyne miejsce w Polsce, gdzie na jednym placu macie około 10 atlasów. Volkswagen Atlas. Szybciutko oglądajcie moje ostatnie filmy, bo bardzo ciekawy samochód. Ale ja wchodzę do środka, bo tam stoi samochód, który zabieram. Ej, uwaga, włamuje się. Bez pytania. Dzień dobry, nieczynne. Dzień dobry, nieczynne. Cześć, słuchaj. Dzień dobry, Patryk. Cześć. Wiesz, po co przyjechałem? Wiem, po Hellcata. Po Hellcata. Chodź, pokażę. Fajnie, fajnie brzmi. O, poczekajcie, bo przed chwilą wam powiedziałem, że tu w środku jeszcze są inne takie samochody. Camaro ZL1. Camaro ZL1 Mustang Charger White Body. Ten samochód mi się bardzo podoba, ponieważ jest taki niestandardowy i nietuzinkowy, ale o nim to będzie kiedy indziej. Chodźcie, zobaczymy to, co mam odebrać, a stoi właśnie tutaj. Dobra, i przyjechałeś tutaj dla Challengera, przyjechałeś tutaj dla Hellcata. I głównie przyjechałeś zobaczyć to. Czekaj, muszę ściągnąć binokle. I teraz co tu się stało? Ej, właśnie, bo tutaj się stało, bo tu jest najlepsza sytuacja, że tutaj się stało, a za chwileczkę wam powiemy dokładnie, co się stało, bo Hellcat sam sobie 717 koni. 717 koni, jedyne, V8. Tylko że, czym ona się różni od tej, co pokazywałem wam dosłownie przed chwilą, że tam jest silnik V8 o pojemności 5,7, tutaj mamy 6,2, bo to Hellcat ma 6,2, bo był jeszcze 6,4. 6,4 to jest cutback silnik, 6,4 bez turbi, bez kompresora. Nauczymy się tych Challengerów, bo tego jest tyle, słuchajcie. Tu mamy 6,2, mamy kompresor i teraz tak, on fabrycznie 817 koni. Ale teraz jeszcze nie mówi, ile on ma ten, poczekaj, okay, bo to dopiero za chwileczkę powiemy, jak pokażemy hamownię. No właśnie, bo tutaj jest troszeczkę pozmieniane. Mamy zmienione koło na kompresorze, zrobiony dolot. Całkowicie troszkę inaczej wygląda. Tak, to ewidentnie coś z tymi czujnikami jest pozmieniane też. I jest oil catch tank, no to taka drobnostka, żeby z odby nam łapało olej, prawda, a nie żeby szedł do dolotu, tak? To czyli co, na tą chwilę 717 powinno być. Powinno. A za chwileczkę tu pokażemy, ile wyszło naprawdę, bo aż się boję tym samochodem jechać, słuchajcie, bo podobno nie da się jechać na wprost. Jechałeś już? Jechałem. I co się stało? No, miękkie nogi. Zobaczymy, czy jest szybszy od BMW, bo wszyscy mówią, że BMW to najszybsze samochody na świecie. A to jest tylnonapędowy samochód, tak? Dokładnie tam jest napęd przenoszony na tylne koła i za chwileczkę dokładnie dowiecie się, jaka tu jest moc, bo naprawdę wyszło dużo. Jeszcze jest ciekawostka dla mnie. Fabryczne nagłośnienie Karman Cardon. I jest dołożony taki olbrzymi subwoofer. No dobra. I samochoda gdzieś z jednym głośnikiem, tutaj masz aż dwa. Myślałem, że jest butla z gazem. Fajnie by było, bo to w tym spalaniu to... No właśnie. Podobno jest tam około pół zbiornika, ja mam do zrobienia teraz tam i z powrotem ile? 30 km prawie. Może ci braknąć. Na pewno braknie, bo tam chcieliśmy sprawdzić na miejscu, co potrafi. Znaczy nie zostawiam go na wolnych obrotach, na światłach będę gasił. Będę miał swój własny start-up. No i proszę bardzo. I 8. A właśnie, Patryk, my zapalamy ten samochód tu wewnątrz? No właśnie, będziemy go wypychać, bo wewnątrz w budynku nie da się tego samochodu. Znaczy dałoby się odpalić, tylko że jest to niebezpieczne dla zdrowia. Także wypychamy go ręcznie i odpalimy go na zewnątrz. Patryk, ta korweta tu jest, skąd ona jest? Jaka korweta? Ja zawsze to mylę, Camaro ZL1, Boże Świętaż mi wstyd. Pomyliłem to już ze 13 razy, ale to jest co? Skąd jest? To jest samochód naszego stałego klienta, który cały czas importuje nas auta. No i stwierdził, że ten samochód trzeba sprzedać, więc... Ty, ale co tam jest? To jest Emanuele? No tak wygląda też, powiem ci. A to jest oryginalne, czy to jest zmienione? Gałka jest zmieniona, to jest sportowa gałka. A wiesz, że ona wygląda jak wibra... Nie, no zobaczcie. No. Sportowa gałka, tak? Sportowa gałka. No potem jest taka długa, żebyś miał troszeczkę szybszy czas między kierownicą a zmianą biegu. Znaczy, długa, niedługa, ale wiesz, ten kształt w ogóle tego tutaj, powiem ci, że nie do wiary w ogóle sytuacja. No nienaturalna sprawa, to może Amerykanie mają jakiś taki inny gust, ale wydawałoby się, że gałka powinna mieć jakiś, jakkolwiek, jakiś kształt, a tu jest normalnie, ej. Głodnemu chleb na myśli. I znowu powiedział na Camaro Corvetta, nie, no nie do wiary. Poczekajcie chwileczkę, palimy. Uwaga, no dawaj. Standardowy Patryk. Nie ma kluczyka? Za dużo kluczyków po prostu. Tak to jest, jak stoi 12 sztuk jednego takiego samego samochodu w salonie, a każdy kluczyk jest taki sam. Jeżeli kazał mi stanąć za samochodem i słuchać tego, to znaczy, że to będzie groźnie. A
już miałem powiedzieć, że nie jest źle. Jaki on ma spoiler w ogóle? Na zewnątrz to już można. Chodź, zobaczymy pod maskę. Proszę bardzo, następny z kompresorem. Następny z kompresorem. Jaka moc? 50 albo 650, no? 650. Aha. Znowu tutaj na górze jest kompresor, tylko troszeczkę o innym kształcie niż w Challengerze i... Co tutaj dużo gadać, działa dobrze. I te maski w tych samochodach takie są. Tutaj to jest karbon. No ale teraz znowu druga, następna sytuacja, znowu ten czerwony znaczek. Czemu jest czerwony? W sensie dołożony jest taki czerwony chyba. Z tego, no, bo powinien być czarny, chyba ktoś dołożył. Możemy sprawdzić co na aukcji, jak go braliśmy, czy już był czerwony, czy my go dołożyliśmy, bo gdyby, nie pamiętam. Bo Red Eye tam ma coś znowu... Red Eye ma po prostu znaczek i ma tutaj w tym oku ma czerwone po prostu. Aha, dobra. I też znowu inną maskę, nie? Czyli tak, co tu było uszkodzone? Na pewno zderzak z przodu na dole, no. Tutaj mamy błotnik, trochę drzwi. Koło tam ma gumę ściągniętą z tego, z felgi coś tam. Tak, no ale to wiadomo, gdzieś zahaczył. Gdzieś dołem zahaczył, nie? Zahaczył. Tutaj widzisz, tak jak on był. Tak. Wszystkie te elementy już były fabrycznie, znaczy fabrycznie. No tak, no tak było, tak przyjechał, nic nie było zmieniane. Jedyne co to tu mieliśmy, kurtynę wystrzeloną, poduszki kierowcy. No tak, no bo uderzył kołem, jak uderzył kołem, no to tak to jest standard, nie? Tak, no po to jest, żeby wystrzelił, bo tu mamy resztki zderzaka, wydech. Z tyłu nie było zderzaka, reszta cała, tu wszystko fajnie, nie było tej poszeszki, prawda, tutaj? Tak. No to pewnie razem ze zderzakiem została zerwana, ale to tylko poszeszka, tu nic nie jest pogięte. Tutaj takie wyżłobienia, które widać, to one są fabrycznie, więc to nie jest też żadna ujma. Mhm. Także tu jedne co to właśnie te drzwi. No ale tak delikatnie tylko tam były dołem sfalowane. No staramy się tak auto kupować. Ale popatrz, gdzie znaczek tu jest czarny, czyli dołożyliście srebrny. Znaczek tu. No czyli myśmy musieli zmienić, nie? Srebrny, dobra. Raczej nie czarny. Maska cała, przód cały, wszystko całe. Maska być właśnie. Cytr, że on w ogóle nie był uszkodzony praktycznie. No. On tylko tutaj. Widzisz, drobnostki, no drzwi wymienione, błotnik wymieniony. Ale jaja. A wszyscy myślą zawsze, że wiesz co, że musi być to prawe przednie koło z tyłu przy tym lewym, nie? Nie, no wszyscy myślą, że auta przyjeżdżają dotąd w błocie. Nie. No, tak, wszyscy myślą, że tam od szyby dopiero się zaczyna. Tak. Nie, no dobry. No to wyglądało spoko. Nienormalny gość w ogóle. Ja tam stałem z tyłu za samochodem. Ogłuchłem na jedno ucho, całkowicie. Nie no, aż muszę odejść, bo mi piszczy w uchu. Jeszcze jak odpalił, było spoko, ale jak już dodał pierwszy raz gazu, to jest jakiś w ogóle koniec świata. To jest niemożliwe, żeby taki był dźwięk z wydechu. Z tym samochodem nie da się jechać, policja mnie zatrzyma na pierwszym zakręcie w ogóle. Ale od razu co widzę, to jest poszerzony, czyli on ma te właśnie te poszerzenia, które zauważyłem tam w środku. Ma całkowicie inne felgi, ma zaciski Brembo, w ogóle cały układ hamulcowy Brembo. On w ogóle jest na zawieszeniu Bichsteina. A czemu ten samochód tu stoi tak na kobyłkach? Co mu się stało z kołami? Czyżby mu ukradli? O kurczę, jakie tu zaciski. Brembo, takie nacinane tarcze, patrzcie ty, żółte amory. Czerwona sprężyna to w ogóle wygląda jak ten, MTS Technik. Ciekawe czy to oryginał, czy to jakieś dołożone, ale kurczę wygląda sam... O kurde, jaka tu jest tarcza, jaki tu jest hamulec. Sześciotłoczkowy. Nie no, żółta sprężyna. Znaczy sprężyna czerwona, żółty amor, ale jaki z regulacją twardości. Co to za auto? Znaczy auto to wiem, Dodge Challenger, ale to... O, wlot tutaj jest, ale poczekajcie, aż sprawdzę. Da się to otworzyć? Nie da się. Tu się coś da? Nie da się, ty, to chyba jest Hellcat w ogóle. Ale jaja, trafił mi się Hellcat. Dodge Challenger Hellcat. No chyba tak, przynajmniej na pewno SRT tu jest napisane. I tutaj też. Wow. Będzie mocno chyba w tym samochodzie, po hamulcach widać. No a teraz na szczęście w ogóle samochód już zgaszony, bo jest tylko pół zbiornika paliwa, a ja muszę zrobić około 30 km. Na pewno nie będzie to łatwe, a jeszcze tam na miejscu musimy troszeczkę posprawdzać jak chodzi. Jeżeli w ogóle nam się to uda i będzie taka możliwość, chodźcie do środka. Tapicerka skórzana z napisem SRT. Ja w moim Challengerze mam materiałowe fotele, ale kształtem są identycznie takie same. Tutaj sterowanie elektryczne, idę tam. I proszę bardzo, sterowanie manualne, słuchajcie, w każdym Challengerze, ale to chyba w każdym, do tej pory po prostu w każdym, które tu przyjechały. Lewy fotel jest sterowany elektrycznie, a prawy fotel jest sterowany ręcznie. Dobrze, że nie pada, bo nie dałoby rady jechać. Także z tymi fotelami tak właśnie jest. A już myślałem, że jakieś, rozumiecie, $2? Co? Sprawdzę, co to w ogóle jest. Na razie daję tutaj, żebyście nie zapomnieli. W środku, jak w każdym innym Challengerze, nic się nie zmienia, deska normalna. To jest miękkie, tam ludzie mówią, że kurczę, te amerykańskie samochody takie plastikowe. Tutaj plastik taki imitujący troszeczkę jakiś może karbon. Bardzo przyjemny dla oka, dwa cup holdery, dźwignia zmiany biegów, w każdym jest taka sama. Tutaj jest dodatkowo, widzę na panelu guzik SRT, guzik Lunch.
i reszta jest wszystko to samo. Tutaj na pewno jest bardziej rozwinięty komputer, jeżeli chodzi o ustawienia. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, łopatki do zmiany biegów, większe niż w tamtym, którym jeżdżę. Wyskalowany do 200 mil. Ciekawe, ile to jedzie. Czarna podsufitka, w tyłu normalne, fajne fotele. W Challengerze jest dużo miejsca, czerwone pasy. I Challenger właśnie jest tym samochodem wśród tej wielkiej trójki, czyli Mustang, Challenger i Camaro, gdzie Challenger jest najwygodniejszy i największy w środku. Ma wielki bagażnik, ma dużo miejsca z tyłu, możemy normalnie, bez problemu jechać w 4 osoby. A w Camaro i w Mustangu niestety nie. W Camaro z tyłu jest bardzo mało miejsca, bagażnik ma bardzo małą dziurę załadunkową. W Mustangu jest tak, jakby powiedzieć, pośrednio. Także Challenger właśnie pod tym względem wyróżnia się wśród tej trójki. Aczkolwiek ludzie uważają, że jest najbrzydszy. Ale z drugiej strony najbardziej też się wyróżnia. A więc dobra, wstępnie zaczynajmy, ale muszę Wam pokazać na samym początku, ile mam paliwa i ile zrobimy kilometrów, bo to jest tutaj najważniejsze w tym filmie. Tamten Challenger dużo pali, jeżeli go gnieciesz w mieście, chcesz się pobawić. Tutaj nie trzeba robić nic, wystarczy stać na wolnych obrotach i widać, jak wskazówka od paliwa spada. Zobaczcie, ile mamy. Proszę bardzo, pół zbiornika, no może tak o milimetr poniżej połowy, ale zobaczcie przy okazji prędkość maksymalną, jaką udało się uzyskać na niemieckiej autostradzie. Tak więc, czy ten samochód jest szybszy od BMW? Wydaje mi się, że jest szybszy. Do tej pory jeszcze nie wiemy, jaką ma moc, więc ja teraz w tym momencie sobie troszeczkę pojeżdżę, posprawdzam, jak ten samochód się zachowuje, jak chodzi, ale... Poczekaj. To ja muszę z tym samochodem się tutaj jakoś zaznajomić, a Wy teraz łapcie film od Bartka, który był tym samochodem dosłownie kilka dni temu na hamowni i zmierzył jego faktyczną moc. Co ktoś miał w głowie, robiąc takie rzeczy, i co producenci tych samochodów mieli w głowie, dając to, sprzedając to normalnym ludziom. A więc wyobraźcie sobie teraz jedną taką rzecz. Zobaczycie teraz filmik z hamowni. Już wiecie, jaka jest prędkość maksymalna tego samochodu w tym momencie. I wyobraźcie sobie, że kupuje go człowiek, który dosłownie 4 dni temu zrobił prawo jazdy i chce swoim kolegom pokazać swój nowy zakup i pokazać, jak ten samochód jeździ, nie mając doświadczenia. Nie wiem, co powiedzieć. Chodźcie zobaczyć tą hamownię. 25 litrów, to jest średnie spalanie w Hellcatcie. Niemcy, dlatego możemy tyle jechać. No w Polsce oczywiście nie możemy sobie na to pozwolić. Nie włączam tego trybu sport, nie sprawdzam w ogóle tego, nie chcę, boję się. Dokładnie jesteśmy, ile? Z 5 km od salonu i już tankujemy. To musi utrzymać 700 koni, więc mam nadzieję, że jest dobrze dokręcone. Ponad 300 na godzinę przekraczał i będziemy musieli to zrobić na niższym biegu. Co, za szybko jeszcze jechał? Tak, jeszcze jeden pomiar będzie, no. Ja grubo. Ile masakra. Na silniku 861, seria jest 717. Teoretycznie to jest serio? Nie. Właśnie nie wiemy, co tam jest, skąd też przyjechali. To już wiem, dlaczego tyle pali. No i mamy to na papierze, 861 koni, 1022 momentu. Zapraszam, chodźcie. W tym momencie wlewamy właśnie płukankę do silnika, a tutaj wlewamy dodatek do układu chłodzenia, czyli do mycia naszej chłodnicy. Myjemy silnik, myjemy chłodnicę, samochód będzie działał jak nowy.
Za każdym razem, kiedy dodaję gazu i patrzę w lusterko, to z tyłu mam namalowane dwa czarne pasy za sobą. Boję się tym samochodem wymijać i dodawać gazu. Dobrze, że jadę z takimi w ogóle prędkościami, że gdyby coś się stało, to jestem w stanie się chyba zatrzymać na, nie wiem, odległości 5 metrów. Ale... jejku... 322 na godzinę. Nie jechałem w życiu żadnym samochodem tak szybko. Było ok po prostu, bardzo komfortowo i wygodnie. Uwaga. Człowiek! Okej. To nie, to coś to w ogóle nie da się opisać, to jest samochód dla nienormalnych ludzi, w ogóle nienormalny samochód, słuchajcie, wydawało mi się, że dodałem gazu, a to dopiero był początek, kiedy dodajesz bardziej, to tam jest jak gdyby jeszcze więcej tego. Nie jestem pewny, czy systemy bezpieczeństwa, czyli ESP i te wszystkie antypoślizgowe są w stanie jakoś nad tym zapanować, dlatego strach naciskać tego gazu. Co to jest? RS5, co? RS5 tam za mną już się dopadło. O! Audi już nie ma. Może po prostu musiał jechać w inną stronę, co nie? Czekajcie, spróbuję jeszcze raz. Trzymam dwoma rękami bardzo mocno kierownicę. Ja cię pie... Aż się poplułem! Jeszcze raz. Ty. I za mną znowu dwa czarne pasy cały czas. Jak to się jedzie takim autem w ogóle? Co tu się stało? Ja w ogóle nawet nie wyobrażam sobie nacisnąć tego pedału gazu tam do końca. Jezus, mam całe mokre ręce. Przecież ja dodaję tego gazu maksymalnie, nie wiem, troszkę ponad połowę. Posłuchaj to jeszcze raz. Ty, Skoda mnie dogoniła, rapidka. Normalnie nie wiem, ja nie panuję, ja się po prostu trzymam kierownicy, ale chyba nie panuję nad tym. Gdyby nie te systemy tutaj w tym samochodzie, które pomagają jechać na wprost, to chyba tylko dzięki temu. Ale ja jestem cały czas w trybie ulica. Tu jest jeszcze tryb sport, guzik SRT i tryb track. Nie dotykam, zjeżdżam na prawy pas. No to tamten challenge, który miałeś, że ten 57375 koni, to jest w ogóle jakiś kibel, który stoi w miejscu. Uwaga, jeszcze raz, próba. Nie, no przecież ludzie na ulicy, którzy mnie tutaj widzą, to prawdopodobnie to wszystko filmują i to się gdzieś pojawi na jakichś wykopach, bo to jest niemożliwe w ogóle. Ja jadę po prostu normalną, zwykłą, ekspresową drogą na wprost. Nie przekraczam zbytnio jakoś dużo prędkości, bo nie chcę tego robić. Uwaga, bo ten pan z tego rapida ciśnie, chyba go puszczę. Poczekajcie, może go uda się tu uchwycić w tej lewej szybce. Proszę bardzo. Proszę. Pozdrawiamy pana ze srebrnego rapida. To nie był rapid, to była Octavia. Tu jest z tyłu. Ja tylko tak dodałem. Ja cię w gacie! Nienormalny samochód, człowieku! Co oni zrobili? To jest normalny, cywilny samochód do poruszania się po cywilnych, normalnych drogach. Nie rozumiem tego. Gdyby pan na przeglądzie technicznym wiedział, co przegląda, to by się bał podejść. Naprawdę. Ale z tego, co widzę, na razie jeszcze paliwo mi się nie kończy. Dopiero mam 1/4 zbiornika. Zrobiłem, nie wiem, może 11 km w sumie. Straciłem 1/4 zbiornika paliwa. Dodałem 4 razy mocniej gazu. Kontrola prędkości 1500 metrów. W RMF-ie mi powiedzieli. Ale jakby ktoś pytał, to tak jak widzicie, da się normalnie jechać tym samochodem. Z normalnymi prędkościami. Wcale nawet nie jest głośno. Mamy 8-biegową skrzynię biegów. Jeżeli jest 8-biegowa, to 99% jest to ZF. Ale to jest skrzynia biegów skrzynią biegów. Co na to dyfry? Co na to półośki? Co na to przeguby? Z czego oni to zrobili w ogóle? Ja rozumiem dragstery, samochody specjalne stworzone do tego. One są na chwilę. Zrobią jeden przejazd, potem remont. Zrobią może 3 przejazdy. Wszystko pourywane. A on jest do normalnej jazdy na co dzień. Dowożenia pizzy. Palanie oczywiście, nie wiem, jest bliżej nieokreślone. Komputer pokazuje 25 litrów. Ja obstawiam, tu 5 dych jest niewyjęte. A jeżeli byśmy się troszeczkę pobawili, to i może 60, a może i nawet 80. Tutaj prawdopodobnie wężyk od zbiornika paliwa, średnica jego, to jest normalnie, kurde, ze 3 cale. Jezus, ja się czuję, jakbym normalnie robił z 2 godziny martwy ciąg na siłowni cały czas. Wszystko pospinane, aż mnie wszystko boli. Ja myślę, że po tym samochodzie jutro będą zakwasy jak nic. Słyszycie ten dźwięk?
Kurczę, wydech chyba to zagłusza, jeżeli chodzi o odbiór z kamery, ale kompresor w ogóle uruchamia się tutaj takim dźwiękiem, jakbyście uruchamiali szlifierkę kątową. Takim trochę jakby wiertarka. No taka jest specyfika działania kompresora, ale jak on musi zasysać tamten filtr powietrza. Muszę skręcić! Skręcić! Panie Boże! Chciałem tylko skręcić i nie odzyskuję przyczepności. Rany boskie święty, w tym samochodzie się nie odzyskuje przyczepności i przytomności. Tutaj pasażer, jeżeli by jechał z boku, to nie życzę nikomu. Kto to skonstruował? Odsunąłem teraz troszkę szyby, żebyście mogli to usłyszeć, bo jestem na terenie zamkniętym już, patrz. No, słyszałeś to? Słuchaj teraz. Chyba już słyszą, że przyjechałem, co nie? To jest nienormalny samochód. To jest całkowicie nienormalny samochód. Powiem ci, że całą drogę jadę, ja nic nie zrobiłem i się częsę. Cześć. Pokaż ręce do kamery. Całą drogę jadę. Jestem normalnie spocony cały. Mówiłem ci. Daj ty spokój. Ja wiem, no wiesz, ludzie mówią, ale...